Cześć, jak widzieliście po wstępie, to znowu jestem w Grecji. Przyjechałam akurat na swój urlop, niecały tydzień, na 6 dni. Przyjechałam tutaj na Wielkanoc, bo tutaj mają Wielkanoc tydzień później, jak my mamy. Więc przyjechałam tutaj na święta. Jak tutaj dotarłam, to powiem Wam, że bardzo, no może nie bardzo, ale cieplej niż u nas. Cieplej niż u nas, ale jak już tutaj w Atenach dojechaliśmy, to jakoś zimno. Dziwna sprawa z tą pogodą była. Ja akurat czekam na Arisa. Zaraz za 20 minut ma po mnie przyjść. I idziemy do Dimitry i jej zrobić niespodziankę, bo nie ma pojęcia o niczym. Dobra, to ja nie przedłużam tutaj tego otwarcia i po prostu idę się jeszcze tam ogarnąć. I zaraz pewnie Aris przyjdzie. Tutaj sobie śpi, ma domeczek, Kostek gra. Gri, gri. To jest twój domek? O, nie widać cię. Hejo. Ja muszę wam powiedzieć ciekawostkę. Nie wiem, czy wy to widzicie. Nie widać. Ale podrapał mnie kot od Dimitry. Tak jak wam pokazałam, podrapał mnie kot od Dimitry i byłam w wielkim szoku, że mnie w ogóle kot zaatakował, bo mój kot mnie ani razu nie zaatakował, od kiedy go mam. To jest najłagodniejszy, najgrzeczniejszy kotek. I ten kot oczywiście mnie zaatakował, gdy go głaskałam, tak o znikąd. I po prostu zapomniałam, że to są dachowce, no co zrobić. Nie chcę nikogo teraz tutaj, wiadomo ci co mają dachowców. Ale no, ja całe życie miałam dachowce i ja mogę porównać jednak dachowca a rasowego kota. I jest naprawdę wielka różnica. Więc ja rzeczywiście byłam w szoku, jak mnie ten kot zaatakował. Właśnie jest po 12 i mama teraz tutaj, nie będę wam kamerować, bo mama w piżamie, ale mama próbuje tutaj naprawić łóżko, żeby mogła gdzieś spać. Cześć, witam was w kolejnym dniu. Dzień drugi tak w ogóle. Dzisiaj jedziemy na zakupy, bo jutro nie będzie czasu, a już pojutrze wszystko będzie zamknięte. Jedziemy właśnie do Jumbo, bo chcę sobie właśnie bardzo dużo pierdół sobie nakupić, a zwłaszcza dużo gadżetów do kuchni, bo mi dużo gadżetów brakuje, a tam są za banalne. A tam są za banalne ceny. Więc może coś akurat sobie kupię, a później pojedziemy sobie do hurtowni, żeby też kupić jakieś typu właśnie czekolady, takie pierdoły po prostu. Mamo, co? Mogę się nakamerować? Możesz. Możesz powiedzieć, co to jest za sklep Jumbo, bo nie wszyscy wiedzą. Okej, mamo, powiem, co to sklep Jumbo. Jumbo to jest sklep zabawkowy przede wszystkim. To jest sieć. Jest bardzo dużo w całej Grecji. Nie wiem w ogóle, czy za granicą istnieje. Nie, istnieje. Jest greckie to. No i to jest po prostu nie tylko zabawkowy. Tam właśnie jest dużo pierdół nawet do domu po prostu. I za bardzo tanie ceny. Tam się kupi za 50 centów rzeczy, za 25 centów rzeczy, za euro. Tak zwany właśnie sklep za, nie wiem, w Polsce chyba za 2 zł jest sklep, czy za 5, nie pamiętam teraz. Coś podobnego, ale no, tam... ale zabawki są drogie, nie? Ale zabawki są drogie. No, tam są różne ceny, tylko że tam właśnie dużo można jednak kupić za tanie pieniądze. No. Wiesz, że syn od właściciela nie żyje, nie? Tak. Miał jednego syna. Tak? Zginął w wypadku samochodowym. Tak, to nie jest ten właśnie, co na filmiku jest? Ten, co tym Porszakiem walił chyba ze 300 na godzinę. Tak, tak, tak. No to ja słyszałam. Facet jechał z rodziną, z babką, z żoną i z syneczkiem chyba 3-letnim, 2-letnim jakoś, tak? Zatrzymali się na parkingu, bo jemu się siku chciało. On wyskoczył, a w tym momencie ten syn tego Jumbo jechał tym Porszakiem. Jak to się stało, że on
kręcił w tamtą stronę na ten parking. On po prostu wjechał w nim. Nie, tak, on w nich wjechał, wybuchło wszystko, wszyscy zginęli na miejscu oczywiście. Tak. Ale mu chyba opona poszła, wiesz? Tak myślisz? Tak, jemu chyba szczeli opona, bo później było jak robili ten... Mówili, że były właśnie opony chyba 10-letnie. Aha. Coś takiego było z oponami. Stać go było na proszaka, nie było go stać, żeby wymienić nowe opony? On w ogóle przyjechał, on za granicą studiował ten chłopak. On przyjechał tutaj na Wielkanoc do rodziców i wziął od tatusia do tego. On miał tego proszaka, o tak, dla szpanu, tak jeździć sobie tutaj, wiesz. No tak. On nie miał tego samochodu, żeby w trasy jeździć czy coś. On to miał, stał sobie w garażu dla świru, wiesz. Tak, mam Porsche, to jestem kimś, nie? No. Czy Porsche to było, czy coś innego? Już nie pamiętam, ale jest filmik na tym. Na YouTube jest. Jest filmik w internecie, więc to jest po prostu katastrofa, jak ja to oglądałam. Jak ten gościu wyskoczył z tych toalet, ten ojciec. Tak. On się za głowę złapał, on oszalał. No. On oszalał, jak on zobaczył, co się stało z jego samochodem, z jego rodziną, nie? No. No jest to mocny filmik. O Jezu, będzie mi to smrodził. Plany na później są takie, że umówiłam się z Dimitrą, idziemy na piwo do Arch. O, mogę iść z wami? Chcesz? Żartuję. No. Na piwo do Arch, moje ulubione piwo truskawkowe, chcę się napić i fryteczki pewnie sobie zamówię. To są najlepsze. Knajpa, co ponoć mają wszystkie piwa świata, tak? Tak. A polskiego nie ma. A polskiego nie ma. Mają irlandzkie, szwedzkie, amerykańskie, każde mają. Mają czarne, żółte, jakie są jeszcze inne? Nie wiem jakie. Ale tam mnóstwo tego mają. Oczywiście wszystko jest lane z beczki. Ale to chyba kamerowałam nawet, aż w innych vlogach mi się wydaje. No nie wiem, nie pani. Jeżeli nakamerowałam, to później może postaram się coś nakamerować. Pokażę wam trochę, co tutaj się dzieje. Zobacz, Paula, czy to widać? Ja? Widać. Widać. Ale gorąco, rany. O, właśnie. Zapomniałam powiedzieć, jaka jest pogoda. Dzisiaj jest strasznie gorąco. Pogoda mi pokazuje 21 stopni, a jutro mi mówi, że będzie 24 stopni, czyli jeszcze cieplej. A wczoraj było zimno. Powiem wam, że tutaj jest straszna wilgoć. Moje włosy się tak puszą, nie umiem w ogóle ich ułożyć. Czuję to we włosach po prostu, że jest ta wilgoć. Dobra, to my jedziemy, bo tutaj dużo gadam. Ten aparat przekłamuje kolory. Inne kolory są w tym aparacie. Otworzysz bagażnik? Paula zaszalała, zapłaciła 35 euro na pierdoły. Jest naklejki jakieś do kuchni rzeczy. Bo ja lubię! Tu mogę? Możesz. Bo ja lubię! Jak to mama mówiła, wydałam ponad 35 euro. Daniel, nie oglądaj tego filmiku. Oczywiście na same pierdoły, ale ja lubię pierdoły, one się zawsze przydadzą, żeby jakieś zdjęcia fajne porobić. No. No. Po prostu. No jak małe dziecko, nie? Po prostu moje rzeczy są radosne, nie są takie, wiesz... Moje też są radosne. Moje są kolorowe, radosne. Moje też czarne. Mama oczywiście teraz zwraca ta tutaj, gdzie nie trzeba. Tu, gdzie nie wolno. Po grecku, nie? O, wybipkali ją. Nie, to nie mnie. Dziękuję pani. Proszę. Tam są czekolady. Co tam są? Na samym końcu są merendy. Ale chcę wszystko obejrzeć. Ojeju. O Boże, znowu zawrotu głowy dostanę. Nie marzyć. Tam jest jeszcze jedno piętro u góry. No nie potrzebujesz zakupów na Magiricę?
Jutro będę robić. A nie chcesz od razu teraz zrobić? Czemu? Bo tutaj nie ma tego, co ja chcę. Do mięsnego muszę iść. Znaczy tu jest ten na taki mięsny, ale wiesz, wolę do takiego prywatnego mięsnego iść. Moja Amita! Nie wierzę, musisz Daniel, patrz na to. Co to jest? Arizona w kartonie. Właśnie sobie usiedliśmy i teraz będziemy jeść. Ja sobie miałam zapomnieć robotę, czyli pitę z szynką i z serem, a mama sobie wzięła ze szpinakiem. I z fetą, nie? I z fetą. Robiąc zakupy, można sobie zjeść, wypić kawkę, odpocząć. Moje dobre. I nabrać sił, jechać na górne piętro. Musiałam to zjeść, bo cały dzień nic nie jadłam, tylko 2 litry z kawki rano. O Boże. Aż mi słabo było. A te 2 truskawki z czym zjadłaś? Niczym, zjadłam. Tak bo same? Przepraszam. To były 3 truskawki. Bardzo dobre. Ze sklepu mojej mamy. W Polsce jeszcze nie są takie dobre truskawki. O, proszę właśnie bardzo zobaczyć, co my tu mamy. Polskie czekolady, nie wierzę. Wedel. Grecji. Najwyższy czas, bo nie było w ogóle polskich czekolad. Nie było. Powoli wchodzą polskie marki na grecki rynek, tak samo z kosmetykami. No. Ewelin wchodzi, weszła już. Jak masz, Paula, walizkę na 32 kilo, to bierz tą buchę dużą. Tak, to moja ulubiona bucha. Jestem zmęczona, a ty? Zmęczona i śpiąca. Okej, dzięki. No już mi kola, please. Ładniej proszę poprosić. Please, powiedziałam. Ładniej. Dokładnie. Jeszcze ładniej. Proszę. Ładniej! Bo ci nie naleję. No proszę. Kochana mamusiu, czy mogłabyś nalać mi Coca-Colę? Kochana mamusiu, czy mogłabyś mi nalać Coca-Colę? Nie ma już. Proszę. A do szklanki? Do czystej szklanki. Do normalnej szklanki. No. Czy to według ciebie jest normalna szklanka? Tak, już prędzej. Okej. Niedobre.
Jesteśmy w domu i właśnie teraz z mamusią odpoczywamy i jemy ciasto ananasowo-kokosowe. Tak, ja już kończę. To jest takie ciasto fity. Ja piję soczek. Przepis do ciasta znajdziecie na kanale Rita Creative. Poczekaj jeszcze raz. Jeszcze raz teraz. No. Przepis do ciasta znajdziecie na moim kanale. Tak, bo moja mamusia też ma kanał na YouTubie i moja mamusia robi takie wypieki. O, tutaj proszę bardzo. Więc możecie ją zasubskrybować. Link podam w opisie. Cześć. My z Toskiem gotowi. Właśnie czekamy na mamę i idziemy na Anastasię. Na framuzę. Bo to się spali. Nie, nie spali. Trzeba opalić tak na... Okej. Super. Brawo, ty! Dzięki! Irce i Magiritza! A łyżka! Już ci daję. Przyszła Majerica. Będziemy się stukać jajkami. Ja już wybrałam sobie jajo. Mama też. Kostek. To jest chyba pęknięte. Tak. Weź sobie mocne. To też tutaj są całe. Tu są trzy pęknięte. Masz? Nie. Pierz tipaj. Bijesz kostek? No zbij się ze mną. Nie. Uderz mi. No uderz! Ja ci uderzę. Christos Anesty. Wygrałam! Opada Hano. Ja zawsze przegrywam. Kostek, chodź. Ale jeszcze mam drugą pupcię. Bijesz ty czy ja? Ja biję? Christos Anesty. A mama! Kacy torego, ta się chty pisze go. Ma. A w meto to. Christos Anesty. No wow. Wiecie co. Mam twarde jajo. No. O, no, ho, ho. Jak już jajko z jednej strony pęknięte, to już obydwie pęknie z drugiej strony. Dobra, jemy. Czyli nie zjem jajka, bo mam całe. A ja zjem, bo mi pękło. Ty jesteś szaleńczy. Teraz ja. Musisz te jajko zjeść. Dobra, starczy, bo jajek nam na jutro nie starczy. Tak, zostaw. Zostaw. Dobra, smacznego. Nią. Hej, ja już w piżamie, jak widać.
i idziemy teraz spać. Jest godzina za 15, druga. Idziemy spać, już padamy. Jutro na 14 idziemy do Ani smażyć. Mamy tam być na 14. Teoretycznie się już zaczyna raczej koło 11 już smażyć, ale... Ale tam. Dobra, idę spać, bo jestem padnięta. Idę zmyć makijaż. Taki delikatny, co mam. I idę spać. Mama właśnie się też już zmywa. Zmywam się. Mama się właśnie zmywa i idzie też spać. Dobranoc wszystkim, widzimy się jutro. Cześć, witam was w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy niedzielę i dzisiaj smażymy jagnięcinę i ogólnie jemy, tańczymy i się bawimy. Zaraz będziemy jechać do Siupy, tak jak, nie wiem czy mówiłam, czy wspominałam, to jest koleżanko od mojej mamy. Ja już jestem umalowana, jak widać. Dzisiaj w ogóle jest przepiękna pogoda, gorąco wręcz, 26 stopni, w słońcu wiadomo jeszcze więcej. Więc ja na ramionczkach mogłam ubrać bluzeczkę, więc superowo. Zaraz wam pokażę w ogóle, jakie fajne prezenty dla dzieci zrobiliśmy. One są już spakowane w aucie, więc jak zejdziemy, to wam na kamerę je wam pokażę. Są takie fajne z tego, takie cukiereczki wyszły. W środku są słodycze. To później zobaczycie. Dla Kostka i dla dzieci od Ani. Ma bliźniaki, przypominam, bo kiedyś w tym filmiku też o tym wspominałam. Dobra. Nie przedłużam i zaraz jedziemy. O, jak widzicie, tutaj są te prezenciki i one są właśnie sobie, je tak właśnie spakowaliśmy, jak cukierki one wyglądają, a w środku są słodycze. Nie chcę tak centralnie kamerować, ale za mną akurat nie wiem, czy widać, ludzie smażą, więc będę udawać, że siebie kameruję. Bo co chcę właśnie powiedzieć, jeżeli chodzi o smażenie właśnie w dzisiejszym dniu, to jest tak, że ludzie po prostu smażą całe te zwierzątko na ruszcie, dobrze się mówię? No na tym metalowym i się to kręci. I tutaj jest fajnie to, że tutaj jest ta wolność. Człowiek nawet na ulicy, jak widzicie, będzie smażył i nikt mu nic do tego nie powie. A w Polsce spróbujcie tak zrobić. Albo straż miejską, albo straż pożarną ktoś po prostu zawoła, tak? Tutaj nawet na balkonach smażą, na tarasach smażą. Więc tutaj jest naprawdę, jeżeli chodzi pod tym względem, to mi się tutaj podoba, że jest ta wolność właśnie, że nikt się nie czepia takich rzeczy. Tutaj nawet możecie auto mieć na ulicy i też nic wam nikt nie powie. I tak powinno być wszędzie moim zdaniem, a nie kurde, choć już powoli tutaj też Unia Europejska niestety już wkracza z tymi swoimi głupimi, durnymi przepisami. No ale cóż, no przynajmniej jeszcze to, jakoś się jeszcze to trzyma, ta wolność. Zobaczymy na jak długo. Jedzonko już czeka na stoliczku. Jak widzicie, tutaj gdzie jest folia aluminiowa, już jest usmażone mięsko. A tam będą dzieciaczki siedzieć. Mają swój prywatny stoliczek. Ale będzie wyżerka. Om, nium, 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 nium. No. I stójcie się jedzonkiem. Mięsko, 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 nium, nium, nium. A to ja też mam, ale... Baśka miała fajny bius, nie! Fajnie! Dawaj, dawaj! Poczekaj, jedno ma. Ale to tak się spóźnia troszkę. Okay. To nie słuchaj po prostu tego, tylko dobra. Śpiewaj swoim rytmem. Okej. Okay. Baśka miała fajny bius, Ania styla, Zośka coś, co lubię, yeah. Ela całowała cudnie, nawet tuż po swoim ślubie. Z Kaśką można było konie kraść, chociaż wiem, że chciała przeżyć ze mną swój pierwszy raz. Magda zło, Julka mnie zagłaskałaby na śmierć, Agnieszka zdradzała mnie. Piękny jak okręt pod pełnymi żaglami, jak konie w galopie, jak niebo nad nami. Powinnam zostać piosenkarką. Tak jest.
na Hollywood. Z Aśką nigdy nie było tak samo. Ewelina zimna jak lód, więc na noc umówiłem się z Alą. Wszystko mógłbym Izie dać, tak jak Oli, ale one wcale nie chciały brać. Magda, jeden grzech aż onieśmielała mnie, a Monika była okej. Piękne jak okręt pod pełnymi żaklami, jak konie w galopie, jak niebo nad nami. Piękne jak okręt pod pełnymi żaglami, jak konie w galopie, pod coś tam, coś tam. Bo tutaj ktoś powinien teraz zrobić a jedna osoba właśnie powinna ten, nie śpiewać. Koniec, dziękuję. Ja się nie nakręciłam. Brawo. Klaskajcie, bo ja nie mam rąk. Mam... No klaskajcie, no. Zabrałam. Dziękuję, dziękuję. Buka Paula będzie robiła. Cześć wam. Piękne widoki. Właśnie wybieramy miejscówę. Już jedno miejsce znalazłam tam przy tych schodkach. Uh-huh. Tutaj na pewno na schodkach. Tam przy, między palmami będzie bardzo fajnie wyglądało. No i oczywiście tam dalej tam jest taki chodnik duży. Są wysokie palmy typu właśnie Kalifornia, LA trochę w stylu. Może fajnie wyjdzie. Idziemy. Przyjechaliśmy w następne miejsce. Tak. Gdzieś tutaj jest mój jacht, ale nie pamiętam, który to. No znajdziemy go spokojnie. Ale tu cicho, nie? Cisza przed burzą. Kolejna miejscówka, Mornings, kawiarnia. Jesteśmy na Wuli Armeni i z mamusią przyszłyśmy wypić sobie ciepłą czekoladę, bo jest już zimno. Jak widzicie, mam bluzę kostka. Powiem wam, że naprawdę się zimno zrobiło, no jednak od morza ciągnie, nie? Ale wcześniej było bardzo gorąco, a teraz jest troszkę, no, ciągnie. Czekamy na pana kelnera, ale go nie ma. Zapomnieli o nas. Ładnie tu, nie? Bardzo ładnie. A ludzi jest full. My jesteśmy na górze, a na parterze jest jedzenie, nie? Przyjdzie on zamówić, że od nas ten? On mi macha, ale nie przyjdzie. I tam stoi jacht od mamy. Ten czarny. Ej, ale tak w ogóle to ten jacht, jaki on jest wysoki, nie? Mhm. Już nie. Dobra, okej. Ten jest niemiły, tam bym był milszy. Chyba ma dziewczynę. O. Dobra, chyba ja idę do ubikacji. Jeszcze nie wypiłaś, a już idziesz? Bo akurat pójdę do ubikacji i zanim wrócę, to pewnie już będzie. Dobra, specjalnie, żebyś nie płaciła, żebym ja zapłaciła, tak? Kotek. Jak on tam wlazł? Kicia. Kicia. Przyszły nasze czekolady ciepłe. Ja już zaczęłam jeść, bo jestem.
i dali nam w prezencie dwa ciasteczka do tej czekolady. Ale muszę powiedzieć, bo mama się śmieje, przynajmniej nam tu dali, bo w Polsce by nie dali. Co, nie dają ciastek w Polsce ani chipsów do piwa za darmo? Nie. Ojeju. Jeszcze się nigdy z czymś takim nie spotkałam, nawet pieczywa za darmo. Dobre? Dobre. Jest to gorąca czekolada. Cześć, jesteśmy na lotnisku. Jest dzisiaj środa i niestety za niedługo wylatuję. Teraz siedzę tutaj z mamusią i pijemy kawusię, bo jeszcze mam bardzo dużo czasu. Niestety wracam do Polski, nie chcę mi się. Za krótko.